Ty wstajesz, tu ja wstajesz. Cisz? Gdzie? Nie teraz tego szota z octu jabłkowego na szybko. Mam łaskawki! No? Znalazłam do kompletu normalnie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o pozbywanie się włosów z mojego ciała. Jedną. A, dzięki, daj. Hej, hej, hello, kochani wspaniali. Mamy nadzieję, że u was wszystko dobrze. Mamy kilka minut po godzinie 6, jest dokładnie 6:12. Gdzie tam się turlasz już? Arnold normalnie został zakodowany. Na czole pojawił mu się kod kreskowy. Nie wiemy dokładnie, jak on to zrobił, ale najprawdopodobniej uderzył się o dywan i przejechał główką po dywanie, przez co powstały mu takie jakby ślady obtarcia. Tak przypuszczamy, że się stało. Nie płakał jakoś mega długo, no ale utrzymuje się mu to już od 2 dni. Normalnie małe dziecko kaskadera. Mały kochany słodziecki przytulasy. No i ty się przytulasz, za chwilę dostanę. Ej, proszę mi zostawić włosy. Masakra normalnie z tymi włosami, z tym jego ciągnięciem za włosy. No, o tobie mówię, kochanie. O tobie. Będziemy wstawać. O, wybaczcie. No. O, chwileczkę. Poleżakujemy sobie jeszcze na momencik. Zazwyczaj ja wstaję dopiero wtedy, kiedy małe zejdzie z łóżka. O, tak. Obrót. Obrót do przytulenia. Więc leżakujemy, mały sobie sam schodzi z łóżka, zaczyna bawić się swoimi zabawkami. No i to jest dla mnie taki moment, taki czas na to, żebym ja wstała z łóżka. Pościeliła wtedy łóżko jedno i drugie, w sensie nasze i Arnolda. Nie za dobrze ci? Jak normalnie mnie zaczynasz trochę podduszać swoją ciężką głową, która już wcale taka mała nie jest. I potem przejdziemy sobie oczywiście do umycia zębów małego, potem wrzucę do kojca, jak będzie potrzebować, to puszczę mu bajkę, a jak nie, to czasami rano wystarczy, że będzie miał swoje zabawki, bo po całej jakby nocy nie bawi na się żadnymi zabawkami, ma nimi dużo większe zainteresowanie, to jest tak trochę jakby dostał nową zabawkę. Zaraz normalnie uderzysz w bramkę albo w ścianę. Uważaj, kochanie. Więc wrzucę go do kojca, zejdę na dół po szocika z octu jabłkowego. Kilka vlogów tam mówiłam wam właśnie o tym, że zaczynam moje oczyszczanie, które robię raz w roku z octu jabłkowego z matką i piję sobie właśnie codziennie rano na czczo szota. Uderzy? Nie. Ja oprócz szota zrobię sobie oczywiście już kawę, żeby przynieść ją na górę i małe będzie miał na śniadanie jajeczniczkę z 2 jaj. No a ja śniadanie nadal nie jem. I to co? Jak długo będziemy jeszcze leżakować? Halo? Ty się kokosisz. Prawo, w lewo, prawo, w lewo. Mały kokoszku. Czy jest za leżakowanie? Co? Ty dzisiaj nie wstajesz, tu ja wstajesz. Cisz? Gdzie? Nie chcę pisać w łóżku. No i gdzie teraz idziesz?
Za którą zabawką się najbardziej stęskniłeś? Gdzie mamy zęby? O. Ty dostajesz jajecznicę, to jest pieska jedzenie. Arnoldinho. To jest pieska jedzenie, gdzie tu idziesz? Poszukiwałem smoczka. Piję teraz tego szota z octu jabłkowego na szybko. Z czasem picie tego szota jest dużo łatwiejsze, ale łzy do oczu zawsze praktycznie wchodzą. Ale przede wszystkim wykorzystam ten czas, zanim mały tutaj pojawi się w pokoju, na to, żebym poczytała sobie książkę na spokojnie. A odnośnie jeszcze octu jabłkowego i zębów, to ja nigdy, z tego co sobie przynajmniej przypominam, w ciągu mojego całego 37-letniego życia nie miałam problemów dentystycznych. Tak mi się przynajmniej wydaje na chwilę obecną. O, ale mi się straszna duża ilość śliny zebrała po tym szocie. Bo ocet jabłkowy mógłby źle wpłynąć na wasze szkliwo, które znajduje się na zębach. Ja stosuję tą jakby terapię oczyszczającą od naprawdę chyba z 5 lat przynajmniej. I tak jak wam mówię, ja problemów dentystycznych nigdy nie miałam w swoim życiu. Jedynie czego nie mam, to nie mam ósemek. Zostały one wyrwane jak byłam nastolatką, ze względu na to, że nie mieściły mi się wszystkie zęby w buzi i zaczęły mi się wykrzywiać jedynki. Więc miałam właśnie usunięte ósemki, miałam zakładany aparat ortodontyczny i miałam robione wybielanie zębów, ale to też było jakieś 5-6 lat temu. I ja do wybielania używałam takich domowych, normalnie sposobów, gdzie nakłada się takie plasterki na zęby i też nie robiłam tego od mega długiego czasu. I to są wszystkie rzeczy, które były robione w odległości właśnie 5-6 lat wstecz. Ja centralnie nie mam żadnych problemów dentystycznych, dlatego nie mam problemu z tym, żeby pić taki skoncentrowany szot z octu jabłkowego. Natomiast jeżeli wy macie albo wrażliwe zęby, albo też wrażliwy rządek, miałybyście sobie ochotę zrobić takie oczyszczanie organizmu octem jabłkowym, spokojnie sobie możecie rozcieńczyć ocet jabłkowy razem z wodą. Wspaniali, mamy godzinę 7:51. Zabieram się w tym momencie za mój trening. Dzisiaj będziemy robić cardio. Nasypię sobie jeszcze wcześniej mój kolagen do wody, kolagen z firmy Ostrowic, który uwielbiam, o smaku ananasowym. I w normalnej rzeczywistości, tak na co dzień, ja ćwiczyłabym w tym momencie tak, jak jestem ubrana.
czyli tak jak się obudziłam, czyli w biustonoszu sportowym, w tym w czym spałam i w majtasach. Ale ze względu na to, że dzisiaj nagrywam, to żeby dla lepszego wizualnego odbioru dla was, może poczekajmy na tego smoka, aż przestanie, to dla lepszego właśnie wizualnego odbioru dla was, wiem, że robię aktualizację pomiarów ciała w stringach, ale wiecie, to jest zupełnie coś innego jak ćwiczenie. Więc dla takiego większego komfortu oglądania ubiorę sobie coś na tyłek. A dzisiaj mamy cardio, tak jak wam wspomniałam wcześniej, i dzisiaj będę ćwiczyła z koleżanką Growing Ananas, bo już trening mam przygotowany, wiem dokładnie co będę ćwiczyła. Jak wy jesteście osobami i dziewczynami aktywnymi fizycznie, oczywiście nie musicie być dziewczynami, bo treningi, które wykonują i pokazują trenerki jako kobiety, kobiety trenerki, niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie ćwiczone przez kobiety, bo oczywiście faceci mogą trenować z kobietami tak samo jak kobiety mogą trenować z mężczyznami, więc... Jeżeli wy jesteście osobami aktywnymi fizycznie, które szukają cały czas nowych treningów, które nie lubią nudy, nie lubią takiej stagnacji i nie lubią powtarzać tego samego treningu codziennie czy tam co tydzień, to zapraszam was koniecznie na mojego Instagrama, bo ja codziennie daję relacje, w których zamieszczam właśnie linki z treningami, które ja wykonuję. Zdarza mi się, że powtarzam te same treningi, bo niekiedy jest tak, że nie mam czasu, żeby szukać czegoś nowego, albo po prostu mi się nie chce, albo też mam taką listę tych treningów, że nawet jak wykonam go kilka miesięcy później, ponownie, to on nie wydaje się być treningiem, który już wcześniej wykonywałam. Więc jeżeli właśnie jesteście takimi osobami i szukacie cały czas czegoś nowego, albo potrzebujecie takiej ekstra dawki motywacji, to zapraszam was na mojego Instagrama. Okej, to już mogę ćwiczyć. Z blondynką dzisiaj ćwiczymy. Gdzieś? Growing Ananas. Let's go! Mama była piękna i młoda. Dłużej, jak najdłużej, to używa kolagenu. Dobry trening. Mały za każdym razem, jak widzi mój bidon. Z kolagenem w środku to właśnie dzieje się to. Też? No proszę. Coś się dzieje jakby niedobrego z moją skórą, jak to zauważyliście od kilku vlogów, właśnie zauważam. Nie chodzi mi tutaj o te moje przebarwienia i o to, że mam podkrążone troszeczkę oczy, ale czuję, że moja skóra jakby od środka jest taka mega sucha, nie tylko od środka, ale też na zewnątrz. Czuję w niej takie napięcie i widzę też, że przez to właśnie jej wygląd na zewnątrz jest gorszy, albo po prostu mam takie wrażenie. Nie wiem, coś jest z nią na pewno nie tak, bo nie jest taka jak
zazwyczaj. Od jakiegoś czasu stosuję ten serum z witaminą C, to jest serum z Garniera, tylko ja go stosuję na noc. Ale ostatnio w sklepie szukałam jakiegoś nowego żelu do mycia buzi i znalazłam do kompletu normalnie, też z Garniera, też z witaminą C, tylko to jest żel do mycia buzi. I ten żel do oczyszczania, tak jak tutaj pisze, nie tylko wyrównuje koloryt, przez to, że właśnie jest tam witamina C, ale jest on przeznaczony do skóry matowej i zmęczonej, czyli właśnie do takiej, jaka jest moja. Ja ostatnim razem, nie wiem czy to było z Garniera, to nie było z Garniera, to chyba było z Bielendy, miałam taką niebieską butelkę z pompką i moją buzię myłam w formie pianki, z tego nie za bardzo byłam zadowolona, ale w końcu udało mi się wykończyć tamtą butelkę i kupiłam ten i stosuję go mniej więcej od tygodnia, rano i wieczorem. Jestem z niego mega zadowolona i jest on dla mnie do polecenia ze względu na to, że w końcu czuję, że moja skóra jest czysta. W końcu jak go nakładam, to on się tak odpowiednio pieni. Teraz tego nie będę robiła, bo przed chwileczką umyłam sobie buzię, ale czuję, że moja skóra jest po nim czysta. Teraz sobie nałożę, tak jak zawsze, 50 na moją buzię. A jeszcze odnośnie pielęgnacji, tylko takiej bardziej włosowej, żebym to nazwała, to ja nie golę się zwykłą maszynką do golenia, taką jednorazówką. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem używałam takiej maszynki, to musi być ponad 10 lat temu. Ja w tym momencie używam dwie rzeczy, jeżeli chodzi o pozbywanie się włosów z mojego ciała. Pierwszą z nich jest depilator, który mam od dobrych 3 lat przynajmniej, a wymieniłam i kupiłam tak naprawdę nowy tylko ze względu na to, że wcześniejszy miałam z inną końcówką, bo mieszkałam w Wielkiej Brytanii i miałam końcówkę brytyjską, a potrzebowałam po prostu mieć coś takiego, co jest bardziej podręczne, coś takiego, co nie będzie sprawiało mi kłopotu, żebym znajdowała tą przekładkę, więc kupiłam sobie z Polską i to jest Philipsa Tinel i centralnie używam go od, tak jak wam mówię, ponad 3 lat na pewno, bo ja w Polsce jestem już 5 albo 6 lat po powrocie. Tak na stałe. I depilatora używam do większości mojego ciała, poza jedną tak naprawdę częścią ciała, którą jest strefa bikini, bo tam używam tylko i wyłącznie wosku. Nie byłabym w stanie używać depilatora w tamtych intymnych częściach ciała. Mnie strasznie irytowało i wkurzało stosowanie jednorazowych maszynek do golenia, bo musiałam się golić praktycznie codziennie, co było dla mnie mega wkurzające i irytujące i też czasochłonne, jak sobie o tym pomyślicie. I odkąd stosuję depilator, to moje pachy golę raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie golę moje łydki, moje bikini tylko woskiem, depiluję sobie raz na 3 tygodnie, moje uda to jest normalnie raz na 1,5 roku i moje ręce, bo od czasu do czasu też przelecę sobie ręce, to jest też bym powiedziała tak raz na 1,5 roku. Jest to naprawdę dużo bardziej wygodniejsze, bo nie trzeba tego właśnie robić codziennie. Ja się teraz ubiorę i za chwileczkę wam pokażę, jaką ja mam maszynkę do rozpuszczania wosku i który wosk ja kupuję, jeżeli chodzi o depilację bikini. Tak wygląda ta maszynka do rozpuszczania wosku, do depilacji mojego bikini. To jest jakiś ProWax 100. Ja jestem bardzo zadowolona z tej maszynki. Ona kosztowała w okolicach 40 zł na Allegro. Do niej są potrzebne patyczki drewniane, więc mam już całe opakowanie kupione. Ja używam tego wosku, to jest wosk twardy do depilacji, naturalny, ale ja preferuję właśnie używać taki w ziarenkach, bo mogę sobie dawkować ilość tego wosku do rozpuszczenia. Jeżeli używa się takiej maszynki profesjonalnie, gdzie w salonie wykonuje się depilację bikini, a nie tylko bikini, bo oczywiście ten wosk można stosować do używania chociażby okolic brwi, tutaj na przykład baczki, albo też ręce czy nogi, bo ten wosk również można stosować w ten sam sposób, tylko akurat dla mnie wygodnie jest tylko i wyłącznie do bikini stosować ten wosk, a do pozostałej części mojego ciała, pozostałych części mojego ciała depilatora, to wiadomo, że wtedy one mogą używać, takie są też woski do kupienia jakby w bloku, bo wtedy wsadzają sobie cały ten blok, ale przez to, że wykonują taką depilację dużo częściej niż ja, gdzie ja wykonuję też ją na bardzo
małej części mojego ciała, więc nie potrzebuję tego wosku dużo. Więc centralnie nie mam pojęcia, na jak długo wystarczy mi to opakowanie, ale jest tutaj kilogram tego wosku i myślę, że posłuży mi on dobre kilka lat. Więc dla mnie to była bardzo dobra inwestycja. Ja jestem osobą, która ma wysoką tolerancję na ból. Natomiast wiem, że do bólu można się też przyzwyczaić i on z czasem, zarówno przy używaniu depilatora, jak i przy używaniu tego woska, wyrywając sobie włoski, można się do tego przyzwyczaić. Po prostu czasami trzeba zacisnąć zęby i ja również to czasami muszę robić, zwłaszcza jak depiluję sobie bikini, zacisnąć sobie zęby, ale to jest tylko i wyłącznie na chwilę. Ten ból trwa dosłownie jakieś 3 do 5 sekund i on mija. Więc da się to przyzwyczaić, a naprawdę to jest mega wygodne. Jak miałyście kiedykolwiek zrobioną depilację woskiem, to wiecie, że to wystarcza na dużo dłużej, aniżeli na tam 2-3 dni, kiedy te włoski nam zaczynają odrastać i dostajemy szał. Bo tak ja wspominam na chwilę obecną, jak sobie o tym pomyślę, to dosłownie tak ja sobie wspominam to, jak goliłam się właśnie taką jednorazową maszynką. Więc warto na pewno sobie przetestować. Jeżeli nie chcecie od razu kupować całego sprzętu, to po prostu idźcie do kosmetyczki. Ona to Wam zrobi profesjonalnie, będziecie wiedziały, jak bardzo to boli. Tylko uwierzcie mi, że z czasem, jak często to będziecie robić, bo ja sobie to wykonuję sama na sobie już naprawdę od wielu lat, to z czasem ta tolerancja na ból podczas depilacji, podczas golenia u Was wzrośnie. Więc nie będzie to tak bardzo bolało, jak za pierwszym razem. I też te włoski zaczynają być coraz bardziej cieńsze i delikatniejsze, przez co też ta cebulka tego włoska jest łatwiejsza do wyrwania, bo ona nie jest tak bardzo zakorzeniona. Więc to by były moje wskazówki, jeżeli chodzi o depilację. A ja w tym momencie usiądę na chwileczkę na komputer, może uda mi się poedytować tą część tego poranka. Potem zabiorę się i nakarmię małego, gdzieś koło godziny 10. Dziękuję Wam za ten przecudny poranek, który spędziliśmy razem. Chcę się z Wami już żegnać, dziękując Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam jak zawsze łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o nowych vlogach, które pojawiają się w poniedziałki i we czwartki o godzinie 16. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ja w końcu muszę przeczyścić tą kamerę, bo widzę na niej plamy. Pa, kochani wspaniali. Pielucha się do tego idealnie nada.